Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy organizatorom konferencji za zaproszenie i za możliwość przedstawienia wszystkim Państwu naszych zasobów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Króciutko o naszym Instytucie, żeby pokazać, że działania edukacyjne nie są nam obce, są jednym z istotnych punktów naszej misji i w związku z tym jednym z priorytetów naszej działalności. Ponieważ w nazwie naszej instytucji pojawia się termin dziedzictwo, więc też króciutko powiem, żeby pokazać Państwu, w jakim zakresie i jakie materiały mogą Państwo znaleźć w naszych zasobach. Dziedzictwo kulturowe to jest termin bardzo szeroki, bardzo pojemny. Możemy mówić o dziedzictwie materialnym, niematerialnym, o różnych aspektach tego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. My w przeważającej części zajmujemy się zabytkami, ale w takim szerokim kontekście tego całego dziedzictwa niematerialnego, które z nimi jest związane, a także od niedawna dziedzictwem niematerialnym w związku z ratyfikacją przez Polskę konwencji UNESCO z 2003 roku o ochronie dziedzictwa niematerialnego, czyli to są wszelkiego rodzaju tradycje muzyczne, językowe, gwara i tak dalej, i tak dalej. Bardzo również szerokie pojęcie. Chciałbym przede wszystkim skupić się w moim wystąpieniu na zabytkach, bo w tym zakresie te zasoby mamy stosunkowo największe. Zanim powiem o zasobach zdigitalizowanych, to krótkie wprowadzenie o tym, jaki mamy zasób zabytków w Polsce ogólnie. Pojęcie zabytku jest zdefiniowane w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Kluczowym warunkiem, którego spełnienie powoduje, że jakiś obiekt staje się zabytkiem, to jest po pierwsze, że musi być to świadectwo minionej epoki, a po drugie, że musi mieć wartości artystyczne, naukowe lub historyczne, które uzasadniają zachowanie tego obiektu dla społeczeństwa. Mamy różne kategorie tych zabytków. Myślę, że najcenniejsze z nich to są zabytki wpisane do rejestru zabytków, objęte taką formą ochrony. W tej chwili to jest około 65 tysięcy obiektów. Do tego możemy dołożyć 7,5 tysiąca stanowisk archeologicznych, również wpisanych do rejestru, i ponad 220 tysięcy obiektów ruchomych, przy czym to od razu ważna uwaga. Nie mówimy tutaj o muzealiach, które są jak gdyby wyłączone z tej opieki prawnej, a to również w przeważającej części bardzo ważne obiekty. Wśród tych obiektów wpisanych do rejestru szczególną kategorię stanowią pomniki historii uznane przez prezydenta Rzeczypospolitej za szczególnie ważne dla historii Polski, dla naszego dziedzictwa narodowego. W tej chwili mamy 54 obiekty i zespoły wpisane na tą prestiżową listę. Mamy także miejsca światowego dziedzictwa UNESCO. Od niedawna jest to 14 wpisów z terenu Polski. No i tak jak mówiłem, od niedawna zajmujemy się też dziedzictwem niematerialnym, natomiast w tej chwili jest to zasób w zasadzie niepoliczalny. Ten bardzo otwarta definicja dziedzictwa niematerialnego powoduje, że tak naprawdę trudno jest oszacować w jakichś konkretnych liczbach ten zasób, ale jeżeli pomyślimy sobie, że to są wszelkie tradycje regionalne, kulturowe właśnie, obrzędy, tradycje ustne, śpiewacze, muzyczne, taneczne, no to już Państwo pewnie domyślacie, że ten zasób jest w zasadzie nieograniczony. Jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe na ziemiach polskich, to tutaj też musimy zdawać sobie sprawę, że to jest zasób bardzo, bardzo bogaty, bardzo zróżnicowany, co powoduje, że on jest ciekawy dla wielu różnych osób, dla wielu różnych grup docelowych i z bardzo wielu różnych względów. O tym, że w ogóle dziedzictwo kulturowe jest ważne, zwłaszcza w kontekście edukacji, myślę, że też warto zwrócić uwagę, dlatego że dziedzictwo kulturowe pełni bardzo ważną rolę zarówno w takim planie indywidualnym,
konstruuje naszą osobowość, kształtuje naszą świadomość, ale także w tym planie społecznym to buduje poczucie wspólnoty, umożliwia zrozumienie, współpracę, tolerancję. I między innymi dlatego dziedzictwo kulturowe zostało uwzględniane jako ważny zasób w kształtowaniu, w rozwoju kapitału społecznego. Ta ważna rola dziedzictwa kulturowego jest, można powiedzieć, powszechnie dostrzegana z badań społecznych, które na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa zostały wykonane w 2011 roku. Zostało zauważone, że dla 89% społeczeństwa dziedzictwo kulturowe pełni ważną rolę społeczną, ale jednocześnie wiele osób nie zdaje sobie do końca sprawy z tego zasobu, nie dostrzega wartości tych zabytków znajdujących się zwłaszcza w najbliższej okolicy. Chodzi mi tutaj o zabytki o znaczeniu regionalnym, które nie są może tak, wiedza na ich temat nie jest tak rozpowszechniona, ale są również bardzo cenne, bardzo wartościowe i również tworzą, czy mogłyby tworzyć, mają taki potencjał, tą tożsamość na poziomie społeczności lokalnych. Przejdźmy teraz do tego, co Państwa pewnie najbardziej interesuje, czyli udostępnianych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zasobów w internecie. W tej chwili mamy kilka takich pól działań, o których chciałbym Państwu powiedzieć. Pierwszy z nich, i w związku z tym pierwszy zasób, który chciałbym przedstawić, to jest portal e-zabytek. Mają Państwo tutaj też adres internetowy tej strony. Ten portal prezentuje szeroko bardzo pojęte zasoby digitalizacyjne związane z zabytkami. Najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć, że on jest podzielony na dwie części, na taką część mapową, w której docelowo do końca tego roku powinniśmy mieć lokalizację wszystkich tych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, czyli tych 65 tysięcy. Drugim komponentem tego portalu jest repozytorium plików cyfrowych. W tej chwili w tym repozytorium mamy 169 zabytków, więc w porównaniu z tą skalą, którą Państwo wcześniej widzieli, to jest stosunkowo niewiele, ale sukcesywnie będziemy dodawać zdjęcia, materiały multimedialne, modele 3D, także tych wszystkich obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków. W tej chwili mamy tutaj kilka kolekcji, między innymi pomniki historii, ruiny, trwałe ruiny, zamki. No, tych kolekcji jest kilka, tak jak mówiłem, obiektów, zabytków. Tutaj mamy stosunkowo niewiele w porównaniu z całą skalą, ale tych materiałów multimedialnych i w ogóle plików jest znacznie więcej, kilkaset. Do każdego obiektu mamy bowiem kilka zdjęć. Oprócz tego, że prezentowane są tutaj i udostępniane w licencji Creative Commons zdjęcia, modele 3D, pliki PDF z opisami itd., itd., to mamy tutaj także podstawowe informacje o tych zabytkach, lokalizacje na mapie i nieco bardziej rozszerzony opis. Tutaj w tym miejscu mamy, przepraszam, ja chciałem pokazać Państwu, w tym miejscu jest wyświetlone okno tego portalu mapowego, więc mniej więcej można zobaczyć, jak on wygląda. Tam jest dużo takich też narzędzi specjalistycznych, umożliwiających jakieś analizy przestrzenne, więc domyślam się, że nie pełen zakres funkcjonalności dostępny w tych serwisach będzie dla Państwa użyteczny, ale na pewno wszystkie te obiekty można w tym portalu mapowym zobaczyć, ich wzajemne relacje, do czego zachęcam. Tym bardziej, że tak jak mówię, do końca roku powinno się tu znaleźć informacje o lokalizacji i zasięgu wszystkich obiektów wpisanych do rejestru. Tutaj na tym niższym zdjęciu widać plik PDF, który można ściągnąć, następnie sobie oglądać go offline.
z modelem 3D aktywnym, to znaczy jego można potem właśnie offline dowolnie sobie oglądać, zmieniać pole widzenia itd., itd. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie do korzystania z tego zasobu. Mamy także aplikację mobilną do tego repozytorium. W tej chwili jest ona dostępna dla platformy dla Androida. Mamy także wersję dla programów operacyjnych Apple'a. Myślę, że lada moment ona powinna być dostępna w stosownych sklepach do pobrania za darmo, co też istotne. Ta aplikacja ma kilka istotnych funkcjonalności. Przede wszystkim możemy zobaczyć na mapie zabytki w najbliższym otoczeniu. Możemy potem w każdy z tych zabytków sobie wejść, zobaczyć zdjęcia z tego zabytku, opis i te podstawowe informacje. Poza tym bardzo ważnym zasobem prezentującym zabytki mamy stronę internetową www.zabytek.pl, gdzie prezentujemy bardzo szeroki zakres informacji dotyczących zabytków, dziedzictwa. Jest on podzielony na kilka, na trzy konkretnie strefy kierowane do różnych grup odbiorców. Myślę, że tam również Państwo możecie znaleźć wiele ciekawych informacji, na, począwszy od takich bardzo podstawowych, czym jest dziedzictwo, po co je powinniśmy chronić, do bardziej szczegółowych, określających ramy prawne ochrony tych zabytków itd., itd. Jeszcze wracając na chwilę do tej aplikacji mobilnej i do tego, co mamy w tym repozytorium plików cyfrowych dotyczących zabytków, ważne jest to i tak należy stosować czy patrzeć na te dane, że my nie chcemy pokazywać tej cyfrowej wersji zabytku jako czegoś zamkniętego i chcemy przede wszystkim, prezentując te zabytki, promować je w ich oryginalnym miejscu i zachęcać wszystkich do odwiedzenia tych zabytków, no i kontemplacji tych wszystkich wartości, których nie da się pokazać i nie da się przenieść do wersji cyfrowej. I w związku właśnie z takim podejściem zapraszamy także do korzystania z wystaw, które przygotowujemy, które są w tej chwili na zasadzie takiej listy dostępne na naszej stronie internetowej. Dla chętnych możemy je udostępniać w wersji PDF, która umożliwi zapoznanie się z treścią tych materiałów. W tej chwili, w tej formie, w której one są dostępne w internecie, ze względu na wielkość tych plików, nie zawsze można przeczytać i zapoznać się z treścią tych wystaw. Natomiast jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, będziecie chcieli korzystać z tych materiałów, to oczywiście my możemy udostępniać wersje w PDF-ie umożliwiające czy ich wydruk, czy no, bardziej szczegółowy ogląd. I tutaj zwracam też uwagę na tą wystawę To jest Twoje dziedzictwo. To jest, bo generalnie można podzielić te nasze wystawy na takie wystawy panelowe, gdzie można zapoznać się z konkretną treścią, pozyskać konkretną wiedzę dotyczącą różnych zabytków oraz takie wystawy, które mają kształtować świadomość, budzić pewne myśli i zmuszać do zastanawiania się nad pewnymi rzeczami. I zwłaszcza te wystawy drugiego typu, one staramy się je prezentować w różnych miejscach powszechnie dostępnych, tak żeby czasami nawet przypadkowo ktoś mógł je zobaczyć i zacząć się zastanawiać nad kwestiami dziedzictwa, jego ochrony i znaczenia. Narodowy Instytut Dziedzictwa jest także ogólnopolskim koordynatorem europejskich dziedzictwa. To jest taka wspólne działania Rady Europy i Komisji Europejskiej. Najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć, że to jest
cały szereg różnych imprez kulturalnych związanych z dziedzictwem, właśnie na ogół tym dziedzictwem regionalnym, które się dzieją w dwa weekendy wrześniowe, więc ten wrzesień to już jest taki czas, że dzieci wracają do szkoły, ale jeszcze ta nauka być może nie jest tak intensywna, więc zapraszamy Państwa do tego, żeby korzystać z tych imprez, które na pewno będą organizowane w okolicy. W zeszłym roku mieliśmy ponad 3000 imprez. Oczywiście to też jest tak, że to nie są imprezy, które my organizujemy. My tylko staramy się rozpowszechniać wiedzę na temat tych imprez. To są imprezy organizowane przez bardzo wiele różnych podmiotów, samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Bardzo szerokie spektrum organizatorów, szerokie jest także spektrum tematów czy rodzajów imprez, które są organizowane. Zapraszam Państwa także na naszą stronę internetową tematyczną, właśnie poświęconą Europejskim Dniom Dziedzictwa. W tym roku będziemy mieli nowy adres strony, który będzie udostępniony przez tą naszą stronę główną, czyli www.zabytek.pl, i tam będziemy prezentować nową odsłonę strony, jeszcze bardziej funkcjonalną i łatwiejszą w korzystaniu. Z tym z Europejskim Dniem Dziedzictwa, a także z tą naszą generalną ideą, czy generalną myślą, z jaką patrzymy na zabytki, czyli że nasze działania edukacyjne, promocyjne, a także digitalizacyjne nie mają polegać na zastąpieniu kontaktu z prawdziwym obiektem, a mają jedynie sprowokować czy zachęcić do tego, żeby szukać zabytków i szukać wiedzy na ich temat. Są cyklicznie już organizowane przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa konkursy kierowane do dzieci i tutaj bardzo liczymy, ale także widzimy duże zainteresowanie szkół, które uczestniczą w tych konkursach. W tej edycji konkursu 2012-2013 mieliśmy taki konkurs Pokaż język. Tematem przewodnim Europejskich Dni Dziedzictwa było dziedzictwo niematerialne, stąd chodziło nam o to, żeby pokazać, zachęcić osoby, które uczestniczyły w konkursie, dzieci, młodzież, do zastanowienia się nad gwarą, czyli językiem regionalnym, którym być może na co dzień rozmawiają, i pokazać bogactwo tego języka. Z kolei w konkursie planowanym na kolejny rok, czyli 2013-2014. Tutaj w związku z przypadającą na ten rok 150. rocznicą Powstania Styczniowego konkurs Dorzuć 1863, Dorzuć swoje, który ma zachęcać do poszukiwania pamiątek z Powstania Styczniowego, które gdzieś tam regionalnie na ich temat wiedza jeszcze istnieje, wykonania zdjęcia, i to jest tak naprawdę konkurs fotograficzny, uzupełnienia takiej karty obiektu i przesłania tego wszystkiego do nas. Dzięki temu powstanie taka baza właśnie pamiątek, często nieznanych o znaczeniu regionalnym Powstania Styczniowego. Podobna akcja, którą realizujemy wspólnie z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Drzewa Sobieskiego, to była akcja, która polegała na tym, że pod Sieczy Wiedeńskim sadzono dęby w wielu miejscach Polski. A teraz chodzi nam o to, żeby również, korzystając z wiedzy, która gdzieś tam lokalnie jeszcze istnieje, żeby zebrać informacje o tych drzewach. Dodatkową korzyścią z tego będzie to, że te wszystkie drzewa, które jeszcze pozostały i są żywe po tej, i są żywą pamiątką Wiktorii Wiedeńskiej, zostaną wpisane do stosownego ochrony przyrody. Mamy także, wierni tej swojej idei zachęcania do konkretnych działań z zabytkami, mamy także portal związany z wolontariatem na rzecz dziedzictwa. To jest portal, który z jednej strony promuje
wolontariat jako pewną formę społecznego działania, a z drugiej strony jest związany z dziedzictwem i z wolontariatem właśnie na rzecz dziedzictwa. To jest tak naprawdę platforma, która pomaga łączyć organizatorów różnych akcji na rzecz dziedzictwa z wolontariuszami, które w te akcje chcą się włączyć. No i wreszcie ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, dziedzictwo niematerialne, tak jak mówiłem, od niedawna Polska jako państwo strona konwencji UNESCO ma za zadanie bardziej aktywnie chronić dziedzictwo niematerialne, a głównym pomysłem na ochronę tego dziedzictwa niematerialnego jest jego promocja. I w związku z tym kolejny portal tematyczny niematerialne.nit.pl, gdzie zapraszamy również do korzystania z tego zasobu. Można się tam dowiedzieć o dziedzictwie niematerialnym, o konwencji, o sposobach ochrony. Będą tam prezentowane również dobre praktyki takich działań ochronnych. To też dla wielu z Państwa może być interesujące. Dziękuję bardzo za uwagę.